kurwa, Polak to Polak, no. Perfekcik to perfekcik, dzik to dzik, kurwa. Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć YouTube, jak leci? Witamy na kanale WK Sklep. Dzisiaj, jak w tytule, prawdopodobnie porozmawiamy sobie o wpływie koronawirusa, epidemii na naszą firmę. Pytanie bardzo często pojawiało się na naszych live'ach i myślę, że będzie ciekawie. Zaczynamy! Zaczynamy. Ale na początek... Patrzysz na mnie, czekaj, bo się kutas patrzy, a ja tu walczę, żeby się nie śmiać. Śmiejemy się z tego, że lubimy takie odcinki, bo najwięcej pan prezes tak się wtedy może wyprodukować. Zobaczcie, na takim odcinku. Jaki jestem szczęśliwy. A my tak sobie spokojnie słuchamy. Nie, wy też wiecie, dużo powiecie, jestem przekonany. Zaraz zobaczycie. Nie, no właśnie ty nam wyjmujesz takie rzeczy z dobra. Ja lubię. Dobra. Lubię to po prostu. Zapnijcie pasy, bo będą takie grzmoty. Jak się nazywa ten samolot, co leciał nad naszą firmą? Antonow. Lecimy jak Antonow. Dobra, lecimy, ale właśnie zaplanowałem sobie, że pierwszy blok będzie to ciekawostki ze świata, zanim przejdziemy do naszej firmy, żeby tak ogólnie zobrazować sytuację. I wam ciekawostki też powiedzieć na pewno, tylko czekacie na to. Jest coś takiego jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i on ocenia, że bardzo fajna, ciekawa informacja, napiszcie, czy was też takie rzeczy ciekawią, że czeka nas prawdopodobnie największy kryzys od 100 lat. Ultra kryzys. I on jest porównywany do tego kryzysu od 1913 do 1945, kiedy były dwie wojny, ta hiszpanka. No trochę też się chciałem zorientować, ale to tak nie pod odcinek, tylko sam dla siebie. Właśnie są opinie, że teraz może to być ten ultra kryzys, który będzie trwał 7-15 lat, nie tyle co kiedyś, bo teraz inaczej czas biegnie, wszystko się szybciej rozwija i tak dalej, ale też może być może to trwać rok. Rok i może być po prostu z jakimś spowolnieniem małym. Słowa otuchy takie dla ciebie. Oczywiście źródła podamy w opisie, skąd ja to wyciągnąłem, ale PKB Polski w tym roku spadnie ponad 4%, a w kolejnym już jest przewidywane, jeżeli nie będzie jakiejś tragedii nagle kolejnej, to jest przewidywane, że już w następnym roku będzie wzrost, czyli mamy ciężki rok w tym momencie, ale na razie, jeżeli sytuacja będzie wyglądała tak jak teraz i wszystko będzie powoli wracało do normy, no to już za rok powinniśmy się cieszyć ze wzrostów jednak dalej. O, jeszcze taka ciekawostka tu mam o giełdzie. Pamiętasz, Owca, jak gadaliśmy sobie o giełdzie, jak była ta faza na zakupy? 18 marca to chyba było. No, 14 któryś. Było coś takiego, że jest to ogłoszenie, że jest chyba pierwsze zachorowanie w Polsce jakoś tam i nagle wszyscy szturmowali sklepy i robili zapasy na koronawirusa. Zapasy na... nie wiem, jakbyś miał siedzieć w domu następny miesiąc i w ogóle tak jakby się wszystko skończyło. Tak ludzie robili zakupy. I wtedy rozmawialiśmy, ja żałowałem, że nie znam się na giełdzie i się pytałem ciebie, czy ty się trochę znasz, bo to był taki moment. To był moment. To był pewniak. Tak, w tamtym momencie jakby ktoś postanowił, zainwestuje na giełdzie, no to już to by były, już by dużo zarobił bardzo, ale no nigdy nikt nie wiedział, kiedy to się skończy. Ale no największe spadki na giełdzie mieliśmy od kryzysu 2008. I teraz z perspektywy 3 tygodni? Bardzo dobrze jest to obserwować. Ja polecam przeanalizować sobie te kryzysy, bo to jest cykliczne i możecie potem przy kolejnym kryzysie coś wyciągnąć. A ja słyszałem o osobach, które nawet chciały robić zapasy paliwa. No, ja przyznaję, że ja chciałem zrobić sobie, nalać sobie 3 zbiorniki paliwa. To jest moja inwestycja, bo teraz staniało. I zobacz, wtedy byś przejebał, bo teraz najtańsze paliwo jest. No właśnie nie chciałem tutaj cwaniakować, jak co po niektórzy przy tym stole. Ja uważam, że w takich sytuacjach nie ma co cwaniakować i jakbyś się spytał rodziców, jak był stan wojenny, kurwa, kilkadziesiąt lat temu, to się spytaj rodziców, że nagle nie było niczego. I teraz pytanie, jak to jest nowa sytuacja dla nas wszystkich, nie było czegoś takiego za naszego życia, no to ja nie cwaniakuję, jeżeli widzę, reaguję, jeżeli 18 marca są wyjebane wszystkie sklepy, to się zastanawiam, czy nie wyjebią, czy ludziom nie odpierdoli i nie wyjebią całego paliwa lokalnie. No, tak, no i pyta, a ja wiesz, ja nie biegam, benzyny. Jak coś, a chuj go wie, co wiesz, teraz z perspektywy miesiąca możemy się z tego śmiać, ale A co było, gdy nie było tego paliwa? Beka. No właśnie ja właśnie nie wiem, czy to pierdolnie, czy tak samo nie wiem, czy to będzie kryzys, który będzie trwał teraz rok, czy kilkanaście lat. No możemy tylko obserwować tą sytuację, no i jakieś środki obierać takie zabezpieczające. Na tamten moment uważałem, że to nie byłoby nic złego, żeby wziąć sobie 3 butle paliwa jak coś, żeby była jakaś nagła potrzeba, żeby gdzieś pojechać, bo komuś na przykład nie myślisz o tym, ale komuś coś się stanie i potrzebujesz przejechać 400 km powiedzmy. Więc ja bardziej pod tym kątem patrzyłem. Ale to pokazuje, no każdego to dotknęło, no każdy spanikował w tamtym momencie, ja uważam. No ja sam poszedłem i kupiłem 15 paczek chipsów i waży 80 kilo teraz. Ale pierwszy uciekł z pracy tego dnia. Ale każdy spanikował, dlaczego? Bo musiałeś to zrobić, bo wszyscy robią. Bo wszyscy to robią, to ty też musisz to zrobić. No, no reakcja łańcuchowa, tak? Musimy, nie wiadomo co byśmy gadali na ten temat, musimy się pogodzić z tym, że jednak robimy jak wszyscy. Nie da się od tego uciec, nie? Nie da się tego opanować. Ale to zmierzając tak trochę już bardziej do handlu, czyli do naszej firmy i będziemy sobie mówić, jak to wpłynęło na nas. Nasza sytuacja jest bardzo związana z tym, że sprzedaż stacjonarna w tym momencie nie funkcjonuje. Możemy powiedzieć, co z naszym sklepiem. Nasz sklep tylko się pojawił, jeszcze nawet nie było rządowych obostrzeń, tak? Jak to nazwać? Ograniczeń. To my już postanowiliśmy zamknąć sklep stacjonarny i pracownicy sklepu stacjonarnego tylko, przepraszam, bo może więcej robią teraz i wyjdę, że nie wiem, ale no na przykład czat obsługują w tym momencie, a cała sprzedaż sklepu stacjonarnego no, musi poczekać, albo te osoby zdecydowały się jednak zamówić przez internet. No i też postanowiliśmy z racji tego, no już trochę zmierzamy, że mamy dobrą sytuację w czasach epidemii, postanowiliśmy, że nie będziemy pracownikom płacić mniej w tych czasach. Ale bo teraz wiele firm ucina pensję, a my jesteśmy szczęściarzami w sumie, że nas spadek obrotów nie dotknął. No i jesteśmy w sytuacji, gdzie wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych najważniejszych, są zamykane, a galerie handlowe najbardziej pewnie to odczują i sklepy, które są w galeriach handlowych. Tutaj są opinie firm, że w czerwcu lub lipcu dopiero galerie handlowe mogą ruszyć. A nawet jak nas w ogóle to nie dotyczyło i jesteśmy mega szczęściarzami w tym momencie, że my mieliśmy tylko sprzedaż internetową. Tu chciałem jeszcze wtrącić, że nawet jak ta sprzedaż lokalna wróci w galeriach, to prawdopodobnie ten wirus tak się przełoży na psychikę wielu ludzi, wielu z nas, że ci ludzie, co przed tym kryzysem wirusowym chętniej kupowali lokalnie, być może teraz przekonali się do zakupów internetowych, że to jest fajne, wygodne i zostaną bardziej przy tych zakupach, co dla nas jest plusem, ale dla przedsiębiorców, którzy prowadzą lokalną sprzedaż, jest oczywiście minusem, więc może być tak też, że no ci, co sprzedają lokalnie, odczują długotrwały spadek. W konsekwencji wiele małych przedsiębiorstw, które są na kredytach, no, zostaną wyczyszczone w przeciągu miesięcy. No, i to jest smutne, bo to są polskie małe firmy. Ogromna część firm nie poradzi sobie miesiąc przeżyć w zamknięciu, nie? Fryzjer na przykład. Nie? No ile z tego? Firmy transportowe. A to właśnie, możemy poruszyć taki temat, czy chciałeś jeszcze coś Nie, no tylko chciałem powiedzieć, że to jest niepokojące, że dużo naszych na przykład znajomych, co posiadają małe firemki i fajnie jest wspierać takie firmy, żeby ta kasa po prostu krążyła w państwie, no to tutaj zyskują olbrzymie korporacje, które wjeżdżają do naszego kraju spoza naszych granic i po prostu zbierają żniwa z naszej ciężkiej pracy. I to jest chujowe. Nasze hasło Sportowa Polska odnosi się oczywiście do ćwiczenia, ale też no, mamy takie podejście, że powinniśmy wybierać i wspierać, zwłaszcza w czasach kryzysu, polskie firmy, więc możecie teraz, zwłaszcza w tym momencie, uważać na to. Jeżeli macie możliwość, to wybierzcie polską firmę. Już no wiadomo, że dla nas to jest lepiej, ale myślmy też o całym kraju, no, o wszystkich, małe, a przede wszystkim o branżach, które najbardziej dostały teraz po dupie. Że jak już macie wydać pieniądze, no to lepiej na firmę krajową. Czyli jak macie opcję kupić w warzywniaku, to kurde, no ja bym kupował w warzywniaku. Jeżeli jest opcja, że nawet jest troszeczkę dalej ten warzywniak, no zastanowić się, czy to nie będzie fajne, żeby kupić w tym warzywniaku, nie? Żeby ta kasa krążyła w państwie. Jak są te duże korporacje, nie wiadomo, gdzie są odprowadzane te podatki, gdzie są te spółki zarejestrowane. Prawdopodobnie jest to tak ogarnięte, żeby... Optymalizują na pewno i... nie zostaje tak dużo jak z małych polskich przedsiębiorstw. Więc wiadomo, tak mówimy, bo to jest dla nas wygodne, bo my jesteśmy polską firmą, ale jeżeli patrząc na siłę naszego kraju, no to musimy to robić. Musimy po prostu to propagować i musimy kupować w Polsce, jeżeli chcemy, żeby Polska była silnym krajem. Sama siłownia nie wystarczy, żeby Polska była silnym krajem. Potrzebujemy silnych ludzi psychicznie i fizycznie, którzy fajnie to poprowadzą, no ale sami musimy też wykonywać pewne działania i tyle, nie? I wiemy też, jako firma staramy się o dostawców głównie polskich. Jeżeli mamy tylko możliwość, to zamawiamy rzeczy w Polsce, szyjemy w Polsce, zrobiliśmy własną szwalnię, a nie wybraliśmy na przykład produkcji w Azji, bo mimo, że moglibyśmy, to jednak wolimy rzeźbić to i no być dumni z tego, że jakoś kraj zyska na tym ogólnie, a nie tylko będziemy mieli kilka razy większe marże. No i produkcja na miejscu, wiadomo, że w porównaniu do Chin kosztuje nas na koszulce nie wiem ile. 3 razy więcej na pewno, 3 razy więcej płacimy niż firma na przykład porównywalna do nas by zamówiła nie z Chin, tylko z Bangladeszu na przykład. O, bo z Bangladeszu, 3 razy tylko więcej? Zakładałem, że koszulka z Bangladeszu ląduje w Polsce i w Polsce ją zadrukowujemy, pakujemy i tak dalej. To tak, ale oczywiście wielkie korporacje, które mają dużo większą sprzedaż niż nasza, bo my jeszcze nie mielibyśmy tak łatwo przenieść wszystkiego, nie, do fabryki w Azji, ale takie, no nie będę mówił nazwami, ale duże korporacje, które tam na miejscu szyją, wiemy, że to jest koszt rzędu $1 na przykład za parę jeansów. To jest no, niewyobrażalna przepaść. Super, że coraz więcej się o tym mówi i taki patriotyzm gospodarczy coraz bardziej w naszym kraju się propaguje. Fajnie, tym bardziej, że możesz kupić ubranie albo, bo my jesteśmy w ubraniach, ale powiedzmy, jaka jest inna branża? No gdybyśmy mieli polskie samochody, no nie mamy niestety, kurde, fajnie było, nie? Tak jak Czesi mają tą Skodę. Płacisz, zostaje pieniądz w kraju, no i kraj rośnie w siłę, a tak no, ale no ubrania możemy kupić w Polsce. Nie mówimy od nas, ale jak znacie jakąś polską markę, która wam się podoba, po co Chińczykowi płacić? Po co? Jest w Polsce, jest coś fajnego, co się podoba, zostaw to siano w Polsce. Wiadomo, że to później się rozejdzie, ale jest więcej hajsu, żeby się rozeszło, a więcej jest lepiej niż mniej. No. Wszędzie się rozchodzi, wszędzie ten hajs się tam gdzieś później ostatecznie rozchodzi, w każdym kraju, nie? Ale wygrywa kraj, który ma najwięcej po prostu siana. No bo tak, czy patrzeć tu i teraz, czy patrzeć długofalowo, nie? Tu i teraz kupisz coś taniej i więcej zarobisz. Przykładowo my kupimy taniej koszulkę z Chin i więcej zarobimy, nie? Przez parę lat, ale za kilkadziesiąt lat nasze dzieci będą mogły żyć albo w lepszym kraju, albo w słabszym, albo w silniejszym kraju, nie? I to jest taki wybór, jak dla mnie, ja tak uważam. Mam taki kolejny punkt, bo mówiliśmy właśnie, jakie branże, tak? Mają przesrane. To właśnie jak sądzicie, ja tu mam trochę ściągawkę, jakie branże mają przesrane teraz najbardziej? Strzelajcie. Co? Gastronomia? Tak. Fitness. Siłownie, kluby. Branża turystyczna, branża transportowa, eventowa. To są takie, które najbardziej. Praktycznie tam stanęło wszystko, nie? I wiemy, że nie mamy koszulek na przykład najpopularniejszych często. Staramy się doszywać na bieżąco ile możemy, ale nie przeskoczymy tego. Nasza szwalnia pracuje teraz może na 30% i musimy trochę poczekać. I to jest ten negatywny skutek, bo już mówiliśmy, że jeżeli chodzi o sprzedaż, to my mamy dobrą sprzedaż. Nawet możemy wam powiedzieć, że bardzo dobrą, bo porównywalną z grudniem, czyli ze świętami. I to w tym momencie jest super, ale nie wiadomo jaka sprzedaż będzie, kiedy najpopularniejszych produktów już nam zabraknie, więc cieszymy się, ale wiemy, że i tak trzeba się przygotowywać na ewentualne gorsze czasy. Mam przykłady też polskich firm dla Was takie, ale nie wiem, czy Was to interesuje. My możemy się porównywać trochę, bo też odzież sprzedajemy. No to Zalando ma spadki sprzedaży. I też gadaliśmy sobie, że my mamy wzrosty, ale chyba też między innymi dlatego, że mamy akcesoria, suple i nie tylko odzież. Bo sama odzież notuje aktualnie raczej spadki. No tak, no, bo po co ludzie mają kupować ubrania, jak siedzą w domu? Ale mieliśmy boom na gumy oporowe. Jeżeli zamówiliście od nas gumy, to się bardzo cieszymy, bo dzięki temu utrzymaliśmy poziom sprzedaży taki jaki był wcześniej. I no tu mieliśmy szczęście. Ale znowu z takim produktem jak poręcze do dipów czy drążek rozporowy do drzwi nie wyrobiliśmy się, a na pewno teraz byłby potrzebny. A popatrzcie, LPP, czyli właściciel marki Reserved, tak jak Reserved, ma słabą sytuację. Planują aż 18 milionów pomocy od rządu otrzymać, a przeceny na sklepie są nawet 50% teraz. Czyli to obrazuje, że jest słabo, nie? Nawet jeżeli ta sprzedaż internetowa trochę wzrosła tym firmom, czy na przykład na początku ograniczeń trochę wzrosła, to teraz to na pewno nie pozwala, żeby była normalna sytuacja u nich. A sytuacja polskiej firmy CCC też jest bardzo słaba, bo oni, no wiadomo, praktycznie w każdej galerii sklep był. I początkowo ludzie przenieśli się do internetu, internet mocno wzrósł, ale i tak nie na tyle, żeby tutaj było dobrze w firmie. I oni, żeby kilka tysięcy miejsc pracy utrzymać, potrzebowali 20 parę milionów pomocy od rządu. Zobacz, jedna firma, kilka tysięcy miejsc pracy. I w perspektywie do końca roku bezrobocie może prawie się podwoić w Polsce. I cofniemy się do momentu sprzed kilku lat. Kojarzycie ten moment, gdzie dużo imigrantów do Polski weszło? Ukraina i dalej potem, nie? Oni na Uberze pracowali, w Żabkach. No to możemy się cofnąć do poziomu bezrobocia sprzed tej fali imigracji, nie? A jak powiedziałeś o tym, to od razu mi się nasunął tutaj temat nieruchomości, no bo skoro z dużych miast wyjeżdżają teraz właśnie ludzie z Ukrainy, wyjeżdżają studenci, no bo nie opłaca się wynajmować mieszkania, skoro nie muszą się uczyć i tak dalej. Ciekawe, jaki to będzie miało długotrwały skutek negatywny właśnie na rynek nieruchomości, pod którym jest naprawdę duży znak zapytania i jest ciężko przewidzieć, nie? Jak to się potoczy. Jedni specjaliści mówią, że może być 20% spadków wartości mieszkania, ale też są prognozy, że po prostu wszystko zostanie w miejscu, jedynie nie podrożeją te mieszkania, więc tak samo jak w przypadku ogólnie kryzysu są naprawdę skrajne predykcje, tak samo oczywiście w przypadku rynku nieruchomości są, ale jedno jest pewne, że to może być jeden z lepszych momentów w perspektywie 10 lat, żeby teraz się zainteresować nad kupnem nieruchomości. W czasach kryzysu, jak ktoś ma pieniądze, może naprawdę dużo zyskać. A odnosząc te nieruchomości jakoś do naszej sytuacji, to przecież mamy w planach budowę siedziby. I byliśmy przed epidemią, byliśmy o krok od zakupu działki. W tym momencie wolimy trochę poczekać, miesiąc, dwa czy więcej, ponegocjować cenę, bo właśnie jest możliwość, że uda się tą działkę kupić taniej. Wiadomo, że jakoś skorzystaliśmy z tej sytuacji, ale no, wolny rynek, nie? Więc na pewno w naszej sytuacji warto troszkę poczekać, rozejrzeć się, zobaczyć, co się będzie działo. No i może właśnie my w ten sposób będziemy mieli tańszą działkę, nie? Tym bardziej jak wy się zastanawiacie nad kupnem mieszkania, to może też poczekajcie sobie spokojnie kilka miesięcy. Tym bardziej, że to, co ty mówisz, że najpierw peryferia Warszawy odnotują ten spadek. Raczej tak. To jest logiczne, no ale my właśnie poszukujemy tej działki inwestycyjnej właśnie na obrzeżach Warszawy. Jak koronawirus wpłynął tak na jakieś nasze statystyki, produkty, liczby? A czy jest tryb naszej pracy na przykład? No, że nie mamy praktycznie spotkań, przez co wiele projektów, które planowaliśmy przepraszam, stoi w miejscu, ale wykorzystujemy ten czas chociażby na live z wami. Codziennie. Live. Daily live już jest tutaj przy pomocy m.in. Damiana już chyba od 3 tygodni non stop. Już ponad miesiąc. Już jest ponad miesiąc. Tam jeden dzień chyba mieliśmy przerwy. Nie, bez przerwy. Bez. Na loży wtedy byłaś. A loża była. Miesiąc bez przerwy. Każdego dnia. Faza, co? Nikt nie może do nas przyjechać, my nie możemy do nikogo pojechać za bardzo. Mm. I jesteśmy jako firma, no tak jakby trochę w zawieszeniu. Mm-hmm. Sytuacja jest dobra, sprzedaż jest, ale nie dajemy rady pójść dalej za bardzo. Znaczy działalność internetowa, powiedzmy, że w miarę na tym korzysta, że mniej się zajmujemy na co dzień firmą, nie? Mhm. Możemy nagrywać i wieczorami właśnie jeszcze live'y. Tak, ale z drugiej strony ta cała sytuacja ogranicza nas, bo nie możemy pojechać gdzieś, no tak, nie możemy zaprosić kogoś na ławę, oczywiście. Więc to jest właśnie, że no w urzędach nie można nic chujowo po prostu. Też trochę trzyma. Koniec końców, jak to by się długo utrzymywało, no to jest chujowo, nie? Ale no zobaczmy, no kurczę, fajnie już do tego maja dociągnąć. Mamy nadzieję, że mniejsi przedsiębiorcy lokalni też tam są zabezpieczeni, żeby dociągnęli do tego maja i że wszystko zacznie się klarować. Bo też w takim negatywizmie teraz żyjemy, tylko ludzie siedzą w zamknięciu, patrzą na kolejne negatywne informacje i serio może być ciężko ludziom przetrwać, a kurwa trzeba przycisnąć chociaż do tego maja, wyjść z tego doła i ogień. No. Też nie ma co tam, o 15 lat, tam nasłuchałem się, o na 100% będzie teraz 15 lat ultra kryzys, bo w 2016 napisałem artykuł u siebie na blogu i to co w 2018 się wydarzyło, to ja to przewidziałem. I też słuchanie takich ludzi, no musimy wiedzieć, że oczywiście teraz mają te swoje 5 minut, bo w tym siedzą. Ale teraz dziennikarstwo jest... chce zarobić na kryzysie. Dokładnie. Dokładnie, więc zawsze doszukujcie się motywu, że ktoś teraz, mówiąc to, chce zyskać. Jak wam reklamują witaminę C, to jebać ich jak coś. Tak. Yeah. Że wam to pomoże z wirusem. Serio, jebać ich. No. I to puszczamy. Chuj mnie to obchodzi. Jebać takich ludzi, kurwa, którzy reklamują teraz witaminę, to, że to komuś pomoże. Kurwa, jebać. Obroni cię przed wirusem. Tak. Jebać ich. Rzeczy, jakie zrobiliśmy jako firma przez okres koronawirusa, to właśnie korzystając z tego, że dzięki tej sytuacji, że nie mieliśmy spadków sprzedaży, bo oczywiście nie dalibyśmy rady pomagać, jakby sytuacja była nieciekawa, ale postanowiliśmy wykorzystać to, że my póki co mamy dobrze i możemy coś zrobić. To była akcja WK dla ratowników i WK dla armii. WK dla armii wysyłaliśmy paczki z naszymi suplami do ratowników. WK dla armii wysłaliśmy produkty spożywcze najwyższej potrzeby, tak. A do ratowników limitlessik, żeby byli bardziej pobudzeni w trakcie pracy, no jakieś przekąski, jakieś białko, żeby mogli na szybkości sobie zrobić szamę i lecieć dalej z dniem. Więc to ta pierwsza akcyjeczka. Tak, i te akcje już zakończyliśmy, ale chcemy przejść do kolejnej akcji. Też pisaliście, czy moglibyśmy uruchomić jakąś zbiórkę, więc w tym momencie paczek już nie damy rady więcej wysyłać, też no po prostu sytuacja na magazynie nam na to nie pozwala, żeby tak intensywnie pomagać i tworzyć te zamówienia, te paczki, więc postanowiliśmy stworzyć ogólną zbiórkę WK dla armii właśnie, gdzie my wpłacamy jako pierwsi kwotę i kto chce, będzie mógł się dorzucić potem. I myślę, że za kilka tygodni razem dobrze wykorzystamy te pieniądze. I to są takie akcje, które dla naszej społeczności postanowiliśmy zrobić, bo też nie chcieliśmy, żeby to było tylko w takiej formie, że dajemy gdzieś pieniądze i tyle, ale właśnie najbardziej uznaliśmy za stosowne, żeby naszej armii pomagać. No wy pomagacie nam w tych trudnych czasach, bo cały czas zamawiacie, więc wam konkretnie chcieliśmy pomóc. Tak i chcemy podziękować, że dzika, wierzycie w dzika i że chodzicie w dziku, to jest fajne. Chronicie dzika, no to jest fajne, że Polacy chodzą w dziku, ja to tak widzę, że to nie musisz być nasterydowanym idiotą, żeby chodzić w dziku, nie? Fajnie, mama w dziku, tata w dziku, idziecie do spacer na lasu, ja tak widzę za 20 lat, każdy w dziku, fajnie, fajnie. I że mamy markę, polską markę DZIK, z której możemy być dumni, wszyscy. Prajki, Paribas, Freebas, kurwa. Zróbmy coś, kurwa, nie tylko BMW, no co, no nie mamy, no, jakby Warszawa była dopierdolona, by zrobili 700 koni Warszawę. Niestety, co, niestety brakuje, kurwa, czegoś takiego, bo sprzedać lepiej jest nagła gotówka, jebać to, nie będę się pierdolił, no brak wizji, kurwa, jakiegokolwiek polotu, nie? Suwik, Warszawa. Warszawa, 700 koni, kurwa, pokazać na jakimś pokazie. Nie, no lepiej jest dostać kasę i chuj, no. Powiedziałeś do spacer na lasu. No nic, dobrze, że czuwasz. Sorry za emocje, ale kurwa, no chcielibyśmy po prostu, żeby Polska była takim krajem, żeby być dumny z tego, bo teraz jesteśmy pierwszym pokoleniem, który jeździsz po świecie i widzisz, że wiele rzeczy, na których składa się wielkość danego kraju, to jest kurwa sztuczne, proste rzeczy i tworzono historię wokół tego. I kończą się czasy, kiedy to co polskie to tylko kurwa jest ogień w Polsce. Niech zapierdalają Amerykanie w dziku. Albo niech zapierdalają, niech jeżdżą Warszawą jakimś autem, niech zrobią jakieś auta zajebiste. A nie tylko to co amerykańskie i chuj. Musimy tego dodać. I co niemieckie, nie? No. Ty, nie umrę, nie umrę, a Polak nie umrę, to zanim to się nie stanie. Nie umrę, kurwa. Niech zrobią, tak kurwa, niech włoży perfect fita i jakiś ten, w Niemczech kto jest? Jest ta. Merkel. Nie, no jak się mówi na Kowalskiego Niemca? Bo mi wyleciał. Smith. Nie, Niemca. Jak się mówi na Niemca? Nie Jurgen, tylko... Jakiś Adolf. Niech tam jakiś Niemiec, wiesz, jak ty wsiadasz do bębki i kurwa... Hans. Nie, tak jak tutaj, wiesz, ten Kowalski wsiada, ja kurwa, Niemiec to Niemiec i gaz to, niech założy perfect fit i kurwa, Polak to Polak, perfekcik to perfekcik, dzik to dzik, kurwa. A Warszawa to Warszawa, kurwa, no niemieckie fajne auta, ale tu więcej trochę miejsca, kurwa, tak jakby. Czesi bardzo ergonomiczne auta robią, lepsze niż bębki. Więcej jest miejsca w Octavii niż w trójce bębce. Kurwa, potrafią, co? Kurwa, wiesz, tego brakuje ruchu. Popchnąć kamień, kurwa, żeby pchnął ktoś tego kolosa, no. Tego życzmy sobie, no. Tak, chyba mamy intro i outro. Tak jest, myślę, mamy intro i outro. Będziemy film kończyć, bo... chyba powstał właśnie. Najśmieszniejsze jest to, że Owca to mówi, nie? BMW i Ameryka. No kurwa! Ale on nie mówi, ja pochłonięty tym mitem Ameryki, kurwa. Ja, chłopaczek z Europy. Los Angeles. Ale mówi to. Ale patrz, saker. Teraz tak, no dobrze, mówisz, że ja Ameryka, ale patrz. NBA oglądamy od małego, bo patrz jaki jest mit wokół NBA. A Europa, trójka, zero polotu, kurwa, zero atletyki. No sorry, ale tak mówię globalnie, wiadomo, że są wyjątki. Ruszają się, kurwa, jak ja, ważący stopień, no wiesz o co chodzi, że nie ma tego i teraz tak, jest mit wokół NBA, jest mit wokół wszystkiego, a tutaj zobacz jak wygląda mecz gwiazd w Ekstraklasie koszykówki. I to jest najlepszy przykład, wpiszcie sobie mecz gwiazd Polska Liga Koszykówki. No jak mają zainteresować cały kraj koszykówką, robiąc tylko koszykówkę, no to jest błąd. Jeżeli chcą, ale no po co? Tu... Wypłata, chuj w dupę, do kieszeni. Co ja będę inwestował w jakieś inne rzeczy? I właśnie tu jest błąd, więc oczywiście bardzo mi się, dlatego mi Ameryka bardzo imponuje, ale chciałbym, żeby w Polsce było też tak, no. Żeby zainspirować się tą Ameryką chociaż trochę, kurwa, no. To trochę się inspirujemy. No tak, no. Tak. Ale żeby wszyscy się inspirowali. No. Trochę i znaleźli ten środek, nie? No. Będzie tak jak Owca mówi, wystarczy, że wybierzecie go prezydentem za 5 lat, a na razie rzeźbimy to, co rzeźbimy, czyli robimy YouTube'a. Przepraszam, jeżeli troszkę chaotycznie tutaj poprowadziłem, ale dajcie znać w komentarzach. Było mi się podobało. To nasz styl. Właśnie nie! A, dzień dobry, dzisiaj to jest... Zrobiliście to po amerykańsku. Gratuluję, Paweł. Dziękuję bardzo. Nie ma co za bardzo układać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie już za tydzień.